29 sierpnia 2018 roku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się 49. sesja Rady Powiatu Chrzanowskiego 5. kadencji. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in. otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności, przyjęcie protokołu z 48. sesji Rady Powiatu, wręczenie stypendium Powiatu Chrzanowskiego dla uczniów 1. Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Wyróżnieni zostali stypendyści Karolina Krupa i Weronika Banasik. Za chwilę z prawdziwą przyjemnością wręczę stypendia Powiatu Chrzanowskiego dwóm uczennicom Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Stasica, które spełniły warunki otrzymania takich stypendiów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przypomnę, że Rada Powiatu Chrzanowskiego na sesji odbytej w dniu 25 października 2017 roku podjęła uchwałę, w której zostały zdefiniowane kryteria przyznawania takich stypendiów. Państwo pozwolą, że te kryteria w tym momencie przedstawię. Uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4,5. Po drugie, uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. I po trzecie, uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu chrzanowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie za pierwsze półrocze 2018 roku. Rozpatrzenie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chrzanów w formie dotacji celowej na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicą Stolarską i ulicą Ciężkowicką w Okradziejówce. Wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu chrzanowskiego na lata 2018-2031. Sprawozdanie zarządu o jego pracach w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o wykonywanych uchwałach Rady. Informacja przedstawicieli powiatu z pracy w związkach i organizacjach.